Cześć wszystkim. Jesteśmy tutaj z Mrówą dziś z samego rana w lesie. Dopijamy kawkę. Pewnie widać padający śnieg. Przyszliśmy dziś szukać zrzutów w lesie. Coś powiedz. Cześć wszystkim. Jesteśmy w lesie przed świtem, żeby dotrzeć do miejsc, gdzie znajdują się byki jeszcze zanim wstanie słońce. Bo trzeba sprawdzić, gdzie są byki o tej porze, żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać zrzutów. O tej porze roku już pewnie łosie powinny zrzucić wszystkie, choć ostatnio widziałem byki, które miały jeszcze komplet poroża, więc jest duża szansa, żebyśmy znaleźli jakieś świeże zrzuty. Zobaczymy, co las da. Czyli co, po cichutku i po śladach? Tak, po cichutku i po śladach zobaczymy, gdzie się znajdują o tej porze roku byki, dokładnie w tym lesie. No dobra, to chodźcie z nami. Idziemy razem. Zrobiło się już jasno, cały czas podążamy tropami zwierząt, głównie łosi. No i natrafiliśmy na piękny okaz czeczoty na brzozie. Czeczota wyrasta ogólnie na drzewie, które albo zostało tam uszkodzone, albo jest chore. I to taki rodzaj raka na drzewie. Jest to ceniony materiał dla ludzi, którzy wytwarzają jakieś rzeczy z drewna. Kiedyś z tego robiono niemal wszystko, od kubków po jakieś rękojeści do noża czy coś w tym stylu. Jest to twardy materiał, bardzo ładny, po środku nieregularne słoje, one są bardzo ładnie ułożone. Każda czeczota jest indywidualny, ma wzór w środku i zawsze, znaczy nigdy nie wiadomo, co jest w środku, jak to wygląda, jaki wzór mamy. Coś pięknego. Takie znalezisko. Tym bardziej na takiej cienkiej brzozie, nie? Tak. Niech sobie rośnie. Rzadko spotykana. Dokładnie, także lecimy dalej. Tropem zrzutów. Podejdziemy. Dobra, to co? To może weź pokaż najpierw te tropy tu. Tu szła klępa. Nawet widzę tutaj obok chyba mniejsze, więc klępa szła. Tak, klępa szła z łoszakiem. Podeszły do lizawki. Czekaj. Sprawdź. Musisz głośniej trochę mówić. Ale było słychać, że tak, podeszły do lizawki, żeby sprawdzić, czy już jest uzupełniona, ale jeszcze leśnicy widzę nie uzupełnili, bo jeszcze nie mamy tak naprawdę zimy. Lizawki są po to, żeby zwierzęta w zimę mogły uzupełnić mikroelementy, których brakuje im w ubogiej zimowej diecie. Na razie widać, że tylko spałowały świeży pieniek. Spałowały, tak? Tak. Przybliżę kamerę. Czyli odporowały, zgryzły korę. Przybliżę kamerę, żeby wszyscy dokładnie mogli to zobaczyć. Tak. Jeleniowaty fajnie to robią, bo obcinają, nacinają korę dolną szczęką i zgryzają do góry po prostu, dlatego takie paski są. Podcinają i ściągają, podcinają i ściągają. Dolną szczęką właśnie podcinają korę i ją ściągają. Fajnie to wygląda, jak rzeźba. Tak, ale gdzie tu są nacięcia? Nie ma tu nacięć. No to robię tą lizawkę. Żeby sól wyciekała? Tak. Może jeszcze nie ma. Możliwe, że jeszcze nie zrobili. Dobra, lecimy dalej, bo to widzę, że tutaj się właśnie zbliżamy się do miejsca, gdzie jest duże zagęszczenie łosi. W odpowiednim kierunku się kierujemy. Kierujemy się w kierunku. Maślanym masłem smarujemy.
masło. No to idziemy, idziemy dalej. Tak. Trzeba się teraz rozglądać, bo tu już mogą być łosie, a one nie są tutaj prawie, znaczy nie są puchliwe tutaj w tym miejscu akurat, znaczy w tym lesie. Liczymy na to, że nie tylko znajdziemy zrzuty, ale też spotkamy właścicieli, byłych albo obecnych. Dokładnie. To też jest bardzo, bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem. Ale ten śnieżek fajnie, proszę. No dobra, to chodź. Idziemy. Tam jest druga dziedzawka. Tak, one są dookoła, tutaj gdzieś są, właśnie to jest to miejsce. To jest to pole ten śródleśne, co leśnicy zasadzili oziminę, żeby zwierzyna nie wychodziła z lasu. Aha. I tu pod tym śniegiem normalnie jest taka trawka, że tak to nazwę. I one sobie tu skubią, jak mają mało pożywienia. Ostatnio właśnie spotkałem tutaj łanie, to na skraju skubała tę trawę. Widzicie, ile rzeczy można się z nami dowiedzieć? Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Mamy miejsce zbrodni, nie żartuję. Odcisk prawdopodobnie łosia w śniegu. Tu można zobaczyć, jaką brudną sierść mają te zwierzaki. One non stop są. Pokażesz ręką? Ubabrane w błocie. Tu mamy zad. No i tutaj jest głowa. Tutaj były nogi. O, tutaj nawet widać odcisk pięty łosia. Tutaj w tym miejscu. No tak, ale faktycznie jest takie jak łódeczka, nie? Tak. No tu ma zad, miał kręgosłup po plecy, grzbiet, no i tam głowa w tamtą stronę. I nie, ewidentnie łoszak tutaj klępa sobie stała, łoszak sobie leżał, odpoczywał. No i poszedł gdzieś w tamtym kierunku chyba. Tak. O tam. Jesteśmy w dobrym lesie. W dobrej części lasu jesteśmy. O, widzicie. Leżała mamusia. Tu jest odcisk kolejny, widzisz? Tu już kawał zwierzaka. Tu już musiał leżeć ogólnie duży łoś. Leżał sobie właśnie. Kolejne legowisko, tak? Tak, w jagodach sobie leżał. Odpoczywał. Czyli bardziej jest. Gdzieś to musi być. To jego teren. Czuje tak, się tu bezpiecznie, nie? Chyba. Łosie w zimę przenoszą się bardziej właśnie do suchych lasów. Z terenów bagnistych, bo tak to od wczesnej wiosny do późnej jesieni przesiadują sobie na bagna. Ale w zimę wolą bardziej suche, sosnowe bory. Ale tu już chyba tylko grzebał. Bo nie ma takiego, wiesz, są krawędzie bardziej ostre. Dobra, idziemy, szukamy. Tu mamy ślady bytowania łosi. Łosie, żeby dostać się do górnych części świeżych pędów drzewek, po prostu drzewka łamią i robią szkody w lesie, znaczy szkody w lesie dla leśników, ale tak jest natura, taka jest natura, takie jest prawo natury, że łoś reguluje wzrost drzewek. Tak, drzewa też wpływają na zwierzęta. Tak, zobaczcie, ile tego tu jest. Tak, nie? Samo jak zwierzęta tak, na drzewa. Tam też mamy złamane, tam mamy złamane. Widać, że tutaj ogólnie urzędują te łosie. Urzędują. One łamią, właśnie tutaj mamy stare złamanie. Tak, ewidentnie to ich miejscóweczka jest. Urwałem. Ale widać, że ewidentnie stare, bo już z zeszłego sezonu albo z dwóch sezonów wcześniej. I suchy patrzą. Tak, czyli jak zobaczycie w lesie połamane drzewka... To nikt, żaden wandal tego nie robił, tak. Tylko pan łoś. To nie wandale, tylko łosie. Dlatego leśnicy ogradzają uprawy,
Bo jak było się wpadły, to później jeszcze może pokażemy, jak sosny wyglądają. Tak, miałby niezłą wyżerę, nie? Tak, później właśnie może się uda pokazać sosny. Młode sosny, jak wyglądają po spotkaniu z łosiem. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy tutaj przy tym zwalonym drzewie, co się dzieje. A tu mamy kupę łosia. Twarde dowody na to, że gdzieś tutaj mogą być zrzuty. Także idziemy. Ostatnio było tutaj bardzo dużo tropów łosia i nie chcemy wierzyć na słowo, ale w tamtym miejscu, pokaż sobie, w tamtym miejscu jest babrzysko, no ale zapadało śniegiem, a przy mrozach, w dużych mrozach nie, zwierzęta nie korzystają. Tak, widać, ale możemy podejść. Tak, tylko uważaj, że takie głębokie dołki nie zajdzie tam się nie da. Ale są ślady. No i mamy. Dobrzycho właśnie jest tutaj. Dobrzycko. A powiesz coś o Babrzycku? Tutaj nie widać tego, ale... A, jestem. Dalej trochę. Stanę jak ten. Musicie nam wybaczyć, ale film jest nagrywany po prostu w akcji, więc będzie trochę latać. Nic nie jest ustawiane, no dobra. Babrzycko to... Takie miejsce jak tutaj, głównie bagniste, z dużą ilością błota, jest to leśne spa. Zwierzęta tutaj tarzają się w błocie, płuczą się w wodzie i właśnie korzystają z kąpieli błotnych, żeby pozbyć się pasożytów. No, zabezpieczają tak. Się przed kleszczami, komarami, tak, nie? Tak, tak, dokładnie. I też w lato, na przykład dziki tworzą taką skrupę na swojej sierści. A na powiesz początku... jeszcze o drzewie, które jest obok Babrzyska? Tak, Babrzyska, tak zaraz może coś znajdziemy tutaj, bo to widzę... Tu mów w stronę kamery. Ja, dużo sosen jest i dziki na początku tarzają się w błocie, a później wycierają się o gilaste drzewa, głównie sosny i świerki. Tutaj świerków nie mamy, może znajdziemy jakąś sosnę. Wycierają się po to, żeby natrzeć się jeszcze żywicą. Co potęguje tak, tą skorupę. Skorupę, tak, jest lepsza. A, ale ładna pogoda. Pięknie jest. Nie ma lepszej pogody, żeby wyjść do lasu. I wszystko jest zamarznięte, tak, wszystko jest zamarznięte, a do tego jeszcze temperatura trochę podskoczyła. Pewnie z minus 2 jest i pada śnieżek. Coś tak. Pięknego. Także chodźcie, idziemy dalej. Poszukamy tego drzewa, a jak nie znajdziemy, to na pewno znajdzie się jeszcze na... Czy nie ocierają się o tamte drzewo, widzisz? Nie, chyba nie. To już jest. Bo takie... Trzeba było. Musi być na wyjściu, na głównej ścieżce, przy głównych ścieżkach na pewno jakieś drzewo jest. Zobaczymy, jak trafimy, to trafimy. A jak nie, to jeszcze Babrzyska wam pokażemy na wiosnę, w lato albo na jesieni. Mam takie miejsca, co są naprawdę bardzo duże Babrzyska. No i w tych miejscach też oczywiście, to, no, tylko tak jak Mrucha mówi, jesień, tak, tam gdzie bytują zwierzęta, bardziej no, chyba na jesieni, nie?
można znaleźć jeszcze jakieś poroże, czy już poroże nie? Cały rok można znaleźć, cały tak rok. Naprawdę. Bo... Właśnie tam, gdzie bytują zwierzęta, nie? Gdzie przebywają, mają swoje jakieś tam Największy wysyp właśnie, jak ludzie znajdują poroże, to jest właśnie w sezonie, czyli przedwiośnie i późna zima. No i sezon grzybowy, bo ludzie dużo chodzą po lasach i patrzą w dół. Wtedy nie patrzą w komórki, albo oni oglądają ptaszków, tylko patrzą w dół, patrzą i dokładnie, my nie wyszliśmy na przykład z nastawieniem, że musimy coś znaleźć, tak. Tylko wyszliśmy do lasu, już widzieliśmy dwa daniele, dwie łanie, tak? Łanie. Tak, łanie. Biegały sobie bardzo w takim fajnym umaszczeniu zimowym. Bo przy poszukiwaniu poroża trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, poza tą wiedzą, którą właśnie próbujemy przekazać tam, że ślady, jak rozpoznać, czy tu bytują łosie, jelenie, czy jakiekolwiek inne zwierzęta. Potrzebna jest jeszcze dużo właśnie szczęścia i cierpliwości. Tak, cierpliwości bardzo, bardzo dużo. Ale chyba więcej niż szczęścia. No dobra, dobra. Jeszcze raz wybaczcie nam za to, że kamera lata, biega, lata, skacze i z dźwiękiem będą problemy, bo kręcimy po prostu z marszu. Dobra, nie? Bo mnie nosi, chodź. Lecimy. A tak łosie tworzą bonsai. To są sosenki, które są zgryzane skrupulatnie, rok po roku. Młode pędy są zgryzane przez łosie. No i tato już ledwo żyje, zipio, bo widać, że żółte igły ma większość. Więcej ma żółtych niż zielonych, ale ta jeszcze w miarę ma się dobrze, jak na swój stan. Faktycznie wygląda jak bonsai. Tak. Jest to tego sporo, bo jest dużo łosi. No i wszystkie młode sosny to jest przysmak. Wszystkich jeloniowatych ogólnie, nie tylko łosie. Nie można wszystkiego zwalić na łosie, ale... Tak, przyskubane, nie? Tak, ale Daniele i jelenie też to robią, więc... To jest kolejny powód, dlaczego młode uprawy leśne są ogradzane. Albo w jakiś inny sposób zabezpieczane przed stratami. Tak, i tutaj mamy całe... Takie poletko jest. Dookoła. Sporo jest. Widać, że im ewidentnie smakuje sosna, bo tylko sosny są tu obgryzione. Ile, a tu na przykład już mamy martwą. To już nie ma nic. No. Jest tylko porostami porośnięta i... Ale takie jest prawo natury. Idziemy dalej. Oczywiście trzeba pamiętać, że to, co w lesie widzimy i myślimy, że jest martwe, to tak naprawdę jest początek nowego życia, bo tam, tak jak Mruwa powiedział, już porosło porostami. Przewali się. Zamieni się w ściółkę. Dokładnie, także inne żyjątka leśne znajdą tutaj... Obieg materii. Dokładnie, obieg materii. Dobra, lecimy dalej. No to go, idziemy. Tu mamy kolejne ślady wytowania zwierzyny. Jałowiec dostał niezłe wciry. Dobrze się na nim wyżył. Jakiś osobniczek. No i został zniszczony doszczepnie. Wszędzie tu leżą gałązki jałowca. Coś mu ewidentnie zasmakowało. Albo się albo wkurzyło. Tak. Albo się siłował. Ale dziwne, że jałowca. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, już skończyliśmy nasz spacer po lesie. Jedynym szczęściem, jakie nas spotkało, to spotkanie dwóch danieli, ale zrzutów nie znaleźliśmy. Zrobiliśmy ile zrobiliśmy kilometrów? 10 kilometrów. 10 kilometrów, także słuchajcie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, kliknąć łapkę w górę, jeżeli chcecie nam pomóc. Udostępniajcie ten film, dzielcie się naszą pasją, swoją pasją. No i do zobaczenia na szlaku. Chcesz coś jeszcze dodać? Jeśli macie jeszcze jakieś pytania albo rady dla nas, gdzie szukać zrzutów, czy trzeba się wymieniać informacjami, dajcie komentarz. Dokładnie. Także do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.